Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Magdalena Michalak i po raz kolejny mam zaszczyt i wielką, wielką przyjemność być z Państwem w Ksawerowie. Przyjeżdżam do Państwa z wielką radością, bo w Ksawerowie da się wyczuć wielkie serce, które płynie od mieszkańców. Przyjeżdżam do Państwa po wielką naukę, dlatego że tak naprawdę o miłości mogą Państwo uczyć kolejne pokolenia. I tych bardzo małych, i tych nieco starszych, bo tak naprawdę to Państwo o miłości, o radości, o sercu wiedzą najwięcej. Jak przeglądałam Państwa życiorysy, to jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że czasami po kilku miesiącach znajomości decydowali się Państwo na tak trwałe związki, które przetrwały w różnych sytuacjach, w różnych kryzysach. Przetrwały ponad pół wieku i dalej są Państwo razem i dalej się Państwo do siebie uśmiechają i to jest po prostu cudowne. I powiem Państwu, że każdy, kto będzie mnie pytał o przepis na miłość, będzie kierowany przeze mnie do Ksawerowa, bo inaczej po prostu być nie może. Bardzo się cieszę, że Państwo są dzisiaj razem z nami. Wiele dobrych rzeczy się dzisiaj nam wydarzy. Myślę, że będzie to piękny dzień, piękne popołudnie, które zapamiętają Państwo, włączą do tych wspólnych lat jako ważny element i podkreślenie tego, że inni potrafią docenić Waszą miłość, Waszą radość, Waszą wspólnotę. Ponieważ to jest tak, że jak mamy tę miłość w sobie, to ona gdzieś jest także wyłapywana i potrafimy się nią dzielić z innymi. To jest także szalenie ważne. Bo miłość, proszę Państwa, ta najlepsza, dobrze zaraża. I oby tak było jak najczęściej i jak najdłużej. A ponieważ jak się mówi o miłości, to często towarzyszy nam muzyka. Więc to nasze spotkanie zaczniemy od połączenia muzyki i miłości. Czyli krótkie spotkanie z koncertem skrzypcowym. Przed Państwem wspaniała Maria Durejska. Maria Durejska, wspaniała, wspaniała dziewczyna. To my bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, ta nasza uroczystość dzisiaj to spotkanie 46 zaproszonych par z terenu gminy Ksawerów, ale nie każdy, widzę, mógł do nas dotrzeć, są puste miejsca, tym niemniej do każdej z tych par, która miała być, wysyłam dobrą energię, gorący uśmiech i serdecznie pozdrawiam. Z wielką radością zapraszam do mnie tutaj panią Marię Wróbel, przewodniczącą Rady Gminy w Ksawerowie i pana wójta Adama Topolskiego. Szanowni Państwo, dzisiaj nowe pary, które będziemy mieli zaszczyt honorować, otrzymają takie specjalne listy gratulacyjne
od pani przewodniczącej i od pana wójta. Państwo pozwolą, że przeczytam ich treść. Potem nowe pary będą mogły zrobić to osobiście, otrzymają je państwo już za moment. Minęło kilka dziesięcioleci od chwili, kiedy połączyliście swój los. Wiedzeniem, uczuciem i wzajemną ufnością powiedzieliście sobie słowo tak i włożyliście obrączki. Mimo różnych kolei losu, przyrzeczenia danego sobie dotrzymaliście. Możliwe to było tylko dlatego, że darzyliście się wzajemnym uczuciem i poszanowaniem. W dalszym ciągu możecie liczyć na siebie w zdrowiu i w chorobie, wspólnie patrzeć w przyszłość. Jesteście pięknym przykładem dla młodych pokoleń. W tak doniosłej chwili myślimy o was ze szczególnym szacunkiem. Na kolejne lata waszego wspólnego życia życzymy, by wasze małżeństwo nadal było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Podpisano z wyrazami uznania i szacunku Maria Wróbel, przewodnicząca Rady Gminy Ksawerów, Adam Topolski, wójt gminy Ksawerów. Uprzejmie proszę o zabranie głosu najpierw kobieta, czyli pani przewodnicząca Maria Wróbel. Życzę państwu w imieniu naszego samorządu, w imieniu swoim własnym, bardzo dużo zdrowia, bo to jest potrzebne. Życzę państwu również, żeby wasze dzieci, wasze wnuki miały dla was tyle czasu, ile wy dla nich, a miłości od nich, żebyście państwo doświadczali chociaż w 50% takiej miłości, jaką wy darzycie swoich najbliższych. Wszystkiego najlepszego. Do spotkania, jak los pozwoli, w przyszłym roku. Dziękuję. Szanowni państwo, z ogromną radością witam was wszystkich na tej sali. Z ogromną radością witam tych, którzy po raz pierwszy są z nami dzisiaj. To jest kolejny etap spotkań ze społecznością. Związane z tym spotkania w sołectwach, z radami sołeckimi, ci, którzy uczestniczą, wiedzą, spotkania z przedsiębiorcami, ale spotkanie z wami, szanowni państwo, jest spotkaniem szczególnym. To wy jesteście solą tej ziemi. To wy żeście budowali przez lata ten Ksawerów. Dziś wspólnie z wami możemy obserwować, jak może nie błyskawicznie, ale myślę, że w miarę szybko nam się ten nasz Ksawerów zmienia. Mam nadzieję, że te spotkania tu z wami to będą spotkania cykliczne. Zdrowia, pomyślności i dzisiaj już przyjemnej zabawy. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Bardzo pięknie dziękuję pani Maria Wróbel, pan Adam Topolski. Państwo są solą tej ziemi, najlepszą inwestycją, jaka się w każdej gminie powinna trafić. Bo to tak naprawdę wy jesteście drogowskazem, nauczycielem, pocieszycielem i wszystkim, co się z tym wiąże. Mamy motto na dziś, bardzo piękne słowa Jana Pawła II. Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się zawsze w radości i w smutku, bez względu na dobry czy zły los. Zgadzają się państwo z tymi słowami? Jak najbardziej, prawda? Piękne słowa Jana Pawła II. Czas na uhonorowanie, szanowni państwo, naszych par, które są z nami po raz pierwszy. Państwo Kazimierz i Wiesława Siewiera poznali się przypadkowo, proszę państwa, na uroczystości wiejskiej pana Mielica. Pana Kazimierz był z żart. Pani Wiesława ze Stanisławowa. Po 3 latach znajomości zawarli związek małżeński, mają 2 dzieci. I dwie recepta państwa Siewiera w szczęśliwym życiu małżeńskim jest praca, praca. Helena i Zenon Kaźmierczak, staż małżeński lat 55. Państwo, Helena i Zenon poznali się w Pawianicach, proszę państwa, na zabawie organizowanej przez Klub Sportowy Pawianicki w Towarzystwie Cyklistów. Pani Helena ma 23, a pan Zenon 24. Spotykali się w budowie, do poznania, że to już właśnie wystarczy i potem postanowili
Gratulujemy. Dziękujemy. Wszystkiego najlepszego. Teresa i Jan Kaiser. 58 lat. Państwo, Teresa i Jan Kaiser zaczęli od dzieciństwa mieszkali na tej samej ulicy. Ulicy Długa w Pawelnicach. Mieli niecałe 18 lat, więc zaczęli, jak to się dzisiaj mówi, ze sobą chodzić. 2 lata później byli małżeństwem. Ślub cywilny pracowali 40 lat, same rodzice, więc syna 9 wnucząt i 2 prawnucząt. Dziękuję, dziękujemy. Zapraszamy Lucynę i Zygmunta Odrzejewskich. 58 lat po ślubie kościelnym. Państwo się poznali na zabawie w tablicach. Te tablice, to zdaje się, są takie małżeństwo otwórcze, tak powiem. Pani miała 18 lat, 20, po roku znajomości zdecydowali się na zabawie związku małżeńskiego. Do Ksawerowa przenieśli się w roku 1962. Bardzo najlepszego zdrowia. 3 córki, 6 wnuczek, 1 prawnuczka, Marcelinka. W Zatopinie mówią, że staż małżeńskie liczą do 100, a po osiągnięciu 100 zaczną liczyć, proszę Państwa, od początku. Pani Olga i Leon Ruski. 62 lata staż małżeński. Mąż do wsi Rodnowo przyjechał z Zabłuka, a pani z Lubelskiego. Pan miał wtedy 22 lata. Pan ją 17, jak zaczęli się spotykać. Jakby to współczesna młodzież powiedziała, wyrwał małolatę, proszę Państwa, bo miała lat 17. Rok później wzięli ślub. Ślub kościelny odbył się w Wojciechach na Mazurach. 3 lata później wzięli ślub cywilny w Rotnowie. Mają 4 dzieci, 6 wnucząt, 4 prawnucząt. Najmłodszy urodził się w Anglii. Jaka jest ich recepta na długie i szczęśliwe małżeństwo? Miłość, proszę Państwa. Dobrze. Ale gratulujemy. Wszystkiego najlepszego. Super. Bardzo się cieszymy, że są wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy, że Państwu przyszli. Państwo, Jadwiga i Leon Kucharscy. 57 lat staż małżeńskiego. Państwo przyznali długo przed ślubem. Pani Jadwiga miała lat 15, pan miał 19, ale dopiero 2 lata później zaczęli się spotykać. Później, kiedy minęły 3 lata, zdecydowali, że można powiedzieć sobie sakramentalne tak. Ślub cywilny odbył się w willi Hoffmana w Ksawerowie, tam gdzie znajduje się teraz Gminny Dom Kultury z biblioteką, a sakramentalny tak powiedzieli także w Ksawerowie w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Mają syna oraz 2 wnucząt. Wnuczka, proszę Państwa, narodzą związek małżeński, który prawdopodobnie zawsze także. Państwo, Zdzisława i Jerzy Żydłowski. Poznali się Państwo w Szkole Ogrodniczej na Widzewie. Pan Jerzy był na stanu, pan Zdzisława była uczennicą 3. klasy, spotykali się 3 lata. Ślub cywilny odbył się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pawelnicach. Mają 4 córki, 6 wnuczek i 1 wnuka. Jaka jest ich recepta na długoletnie życie małżeńskie? Miłość, wyrozumiałość. Kolejna para, którą zapraszamy, to Państwo Marianna i Stanisław. Po ślubie ile? 54 lat. Poznali się Państwo w Widzewie, gdzie mieszkali. Oficjalnie zaczęli się spotykać pół roku przed ślubem. A ślub odbył się w Widzewie. Mają 2 dzieci, 4 wnucząt i 1 prawnuka, 6-miesięcznego Juliusza. Uważają, że ich sukcesem poza rodziną jest fakt, że ponad 57 lat
Życzę pana wszystkiego najlepszego. Prezencik, proszę bardzo. Czas na Zofię i Jana Wilków. Zapraszamy. Państwo się poznali w dobrym przypadkiem. Oby panie, pan Jan przyszedł z kolegami do znajomych i pani Zofia odwiedzała tychże znajomych w tym samym czasie. Pani miała lat 21, a pan 24. Niecały rok później, proszę państwa, wzięli ślub. Ślub cywilny w Karyszewie, ślub kościelny w Odychowie koło Radomia. Uważają, że nie ma ludzi świętych, święta prawda, a receptą na szczęśliwe długie pożycie to wyrozumiałość, szczerość i umiejętność słuchania małżonka. Zapraszamy państwa Zofię i Mariana Grzesiaków po ślubie lat 56. Państwo się poznali na zabawie podzelowym, gdzie oboje jeszcze. Pani miała wówczas 16 lat, a Maria 20. A w międzyczasie pan Maria był w wojsku, a pani Zofia rozpoczęła pracę w 1930 roku w Kielcach i cywilny i kościelny. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dla państwa. Dziękuję, dziękuję. Zapraszamy panią Karinę i Antoniego Armanów. Poznali się na zabawie państwo Blizanów. W 1965 roku pan pochodził z Wasku, pani z Zaryczy. Rok później wzięli ślub. Kościół. Państwo Armanów mieszkają w Woli Zaradzyńskiej, a powodem przeprowadzki do dzisiejszej gminy Ksawerów była praca pana Antoniego Dmińskiego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pawielcach. Mają dwie córki, dwóch wnuków i wnuczkę. Ich recepta, proszę państwa, to miłość, zgoda i wyrozumiałość. O, pani stanie koło mnie, pani. Zgoda, wyrozumiałość. Pan Antoni przychyla na Marysię dzisiaj. Dziękuję. Kolejna nasza zakonna to państwo Marianna Jan Kopiak. Czy to za? Za. Marianna Jan Kopiak. Poznali się państwo na weselu. Pani Marianna była koleżanką panny młodej, miała wówczas niecałe 20 lat, a pan Jan miał 27. I oczywiście był rodziną pana młodego. Przyszedł ten moment, kiedy spojrzeli na siebie i to była ta bardzo ważna chwila. Potem spotykali się 3 miesiące i po 3 miesiącach, proszę państwa, zdecydowali się zacząć związek małżeński. Ślub odbył się w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerów. Mają 4 synów i 7 wnuczek. Uważają, że nie ma domu bez kuchni, ale przed laty ustalili, że tak zwane ciche dni nie mogą potrwać dłużej niż, uwaga, uwaga, niż 5 minut. Ciche dni, 5 minut, brawo. Najlepszego, zdrowia i pomocy. I ostatnią parą, którą zapraszam do nas, są państwo Janina i Marian Kurczak. Z 60-letnim stażem małżeńskim. Państwo się poznali w pracy w Pawielnicach. Po roku znajomości postanowili zawrzeć związek małżeński. Ślub odbył się 17 listopada 1956 roku w ciele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Tak wspaniałe. Mają córkę. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Państwa zdrowia życzymy. Kunczak receptą długotrwałe małżeństwo jest szczęśliwe, długie pożycie, wspólne zrozumienie. I proszę państwa, bardzo ważne jest, że nie pokłócili się w ciągu tych 60 lat ani razu. Nie pokłóciliście się ani razu? Nie. Ani razu. Tam popatrzymy jeszcze na do zdjęcia, proszę państwa, na chwilę. O, uwaga. O, dziękujemy. Jestem poproszony. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Sprzęczki zawsze są, ale trzeba ustępować. Otóż to, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Młode pokolenie chyba trochę inaczej patrzy na świat i państwo mogą służyć doskonale radą, wiedzą i podpowiedzią, co zrobić, żeby małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.
Mamy honory, proszę Państwa, także na par, które również mają ogromnie wiele lat wspólnego pożycia małżeńskiego. Otrzymają od Pani Przewodniczącej i Pana Wójta gratulacje, bombonierkę i kwiat. Janina i Henryk Bartoszewski. Sama Pani jest, ale wiemy, ale życzenia dla męża proszę złożyć jak najlepsze Pani Janiko. Wszystkiego, nie, nie, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Uprzejmie proszę. A dla Henryka, i tak dla młodkości. Państwo Krystyna i Stanisław Gilek. Serdecznie dziękuję za przyjęcie. Ode mnie. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I słodkości. Państwo Mirosława i Kazimierz Lejman. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego, wszystkiego. Bój spireczkę. Najlepszego. Proszę uprzejmie. Dziękuję. Zdrowia. Zdrowia. Państwo Maria Grzyba Silenko. Państwo Anna i Józef Sysio. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia. I dziękuję za wszystkiego najlepszego. Proszę się nie nalać. Państwo Janina i Józef Proszę. Mam jeszcze na okrycia pierwszy. A Pani mówi, tak, jak tyle lat razem, to i na jakim wieszaku kupiliście. Oczywiście, płaszcze i żadnego, nie żadnego. Co wiedziała, co wiedziała. Państwo Franciszka i Jan Wódka. Państwo Domat. I Barbara Lewandowska. Dziękujemy za przybycie. Zdrowka dużo życia. Dziękuję tak wspaniałego. Dziękuję bardzo. Organizacji, no i kondycji. Dziękuję bardzo. Państwo Janina i Jan Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Jak będzie pomstowała, to ze słodkiego. Tak jest. Dziękuję. Państwo, kiedy macie Stanisława, proszę. Dwa. Moment, proszę. Będziemy myśleć. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia i pomyśleć. Nie będzie tak źle. Nie będzie tak źle. Budzić się nie można. Tutaj to się... Ale zawsze można. Trzymajcie się tak ładnie i cieplutko. Zobaczcie. Państwo Krystyna i Józef Strumiło. Ja wiedziałam, gdzie stało. A tak dużo. Państwo Strumiło. O! Krysinka. Krysinka, wytrzymuj z tym swoim. Tak, gdzie tu przyjdą Państwo same radne rodzice w siebie? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. I kolejny Mary, Stisława i Wojciech. Ja bardzo dziękuję. Życzę dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Panu się pięknie. Kolejna para. To Stisława i Stanisław Karasiak. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No, nie dała się nam przerwać. Wszystkiego. Dziękuję serdecznie. Jeszcze. Zdrowia. Dziękuję bardzo.
Państwo Barbara i Romuald Szanda. No proszę, to jak to, miło, że się tak? Przyszedł, proszę. O. Jusiu, gratuluję. Nie mam dla ciebie cukierka, ale sobie wejdziesz sam, dobrze? No. Wszystkiego najlepszego. Gratuluję i dziękuję. Ty chyba dobrze grał, skoro do dzisiejszego dnia nie jest. A ja jeszcze raz. Jusiu, kochany. Kolejna para, proszę państwa, z Marina i Bolesław Sytlik. Bardzo proszę. Proszę się dobrze zabić, a idź Państwo siebie i omęża przede wszystkim. Tak, ładnie wygląda. Państwo, Jadwiga i Stanisław Szczyblarek. Nie szkodzi. To niech odda wszystkie czekoladki szkutarkowe. Proszę, bo na kucie. Niech będzie i tak. Wszystkiego najlepszego. Teraz gratulacje składamy Państwu Żółkowskim, Jadwice i Zygmuntowi. Życzenia zdrowia, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. To proszę nie mówić, że czekoladki same. Irena i Nikodem i plus. Wreszcie w zgodzie jak najmniej. Dziękuję Państwu za przybycie. Gratulacje i wszystkiego najlepszego. Serdeczności, uścisk, uśmiech. I niech to przesłanie nam, proszę Państwa, wszystkim towarzyszom, jak najdłużej. Państwo Marianna i Zenon Nasmarowicz, gdzie Państwa znajdziemy? Trzoną się sprawiedliwie podzielić. Wiatuszka, pamiętać. Kolejna nasza para, Janina i Jan Wierzchowscy. Ulica. Pomorska nie, Sucha. Tam, gdzie Wojtek Saranowicz. Droga, życzę pomyślności, to raz życzę i dziękuję za to. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Państwo Zofia i Jan Kółka. Mama, wszystkiego najlepszego. A ja wypatruję i wypatruję daleko. Wszystkiego najlepszego. Tata, jeszcze raz. No tutaj już wypatrujeć nie może. Dziękuję bardzo. Państwo Alicja i Edward Kisiel. Teraz proszę Państwa uśmiechnąć się do Państwa Zofii i Tadeusza Krupskich. Dziękujemy. Nasza następna para to Teresa i Dionizy Kociuga. Dziękujemy za przybycie. Zapraszam. Dobrze, zapraszam do drugiego. To ja już staję jak tak. Zdanie na całowanie swój ten, ja idę do męża. Dziękuję za przybycie. Zdrowia i pomyślności. Życzę, oby jak najdłużej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to się nazywa mieć specjalnie poświęcony czas dla wszystkich marskich. I wielkie brawa. Teraz już specjalnie dla Państwa. Jeszcze raz dziękuję, zapraszam do współpracy, a dzisiaj świętujcie. Bawcie się, bo to jest wasz wieczór i chciałbym, żeby to było. A przy okazji chciałbym pani Marii Durajskiej też podziękować za występ, bo to też, co by nie powiedzieć, rodzina, która tutaj u nas korzenie miała. Dzisiaj może już nie ma, ale to też była ksawerionka. Marysiu, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, dziękuję.
Szanowni Państwo, to dla Was, to na Waszą cześć. Dzisiaj będziemy ten tort dzielić i każdy niech spróbuje, każdy niech spróbuje. Proszę bardzo. Stoła, stoła, nie żyją, żyją. Śmiało. Stoła, stoła, nie żyją, żyją. I jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyją, żyją nam. Nie żyją nam. I może, żebyśmy się od razu lepiej poczuli, żeby klimat się zrobił taki bardziej, powiedziałbym, nieskrępowany, to może teraz jeszcze dodatkowo do decyzji nam zwroteczkę. Niech im gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie. Zdrowia, szczęścia, pomyślności nigdy nie zabraknie. I zdrowia, szczęścia, pomyślności nigdy nie zagaśnie. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat niech żyją nam. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat niech żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Dziękujemy ślicznie i duże brawa. Dzień cały.